witajcie na kanale Hafciarski Świat Ani. Mamy końcówkę sierpnia, niektórzy z Was pewnie jeszcze są na swoich urlopach wakacyjnych, a ja tymczasem chcę tutaj mówić o jesieni w hafciarskim świecie. No ale prawda jest taka, że jesień za pasem. Już w tym tygodniu zaczyna nam się wrzesień. Dzieci wracają do szkół, nauczyciele wracają do pracy. Więc nauczyciele to już trochę szybciej wrócili do pracy, bo już na pewno była rada pedagogiczna w sierpniu, a pewnie co niektórzy też i w wakacje chodzą do pracy. Wiem coś o tym. Pracowałam w szkole. Byłam nauczycielką przez 8 lat. Także znam to uczucie, jak kończą się wakacje. Także nauczyciele współczuję. Żartuję oczywiście. Życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia i dużo energii na ten nadchodzący rok szkolny. W każdym razie, słuchajcie, no tak, jesień za pasem. My jeszcze tutaj jesteśmy w trakcie naszego wakacyjnego salu, chociaż mam wrażenie, że zostaję mocno gdzieś w ogonku. Nie wiem, czy już jestem jako ostatnia, czy jeszcze nie jestem ostatnia, ale no już dziewczyny pokazują, jak skończyły swoje hafty. Magda z kanału Zamotany Świat Magdusi też już skończyła, dzisiaj pokazywała na Instagramie, a tymczasem ja jeszcze, daleko w polu, postawiłam jedną ściankę, jeszcze nawet nie całą i gonię, ale słuchajcie, haftuje mi się fajnie w takiej grupie, gdzie wiem, że haftujemy wspólnie, jest to bardzo mobilizujące, ale też trochę wytwarza presję. Jak widzę, że już niektórzy kończą, a ja tu jeszcze w powijakach. Natomiast, no wiecie, to jest kwestia ułożenia sobie w mojej głowie, że to nie ma być jakieś napięcie z tym związane, tylko ma być przyjemność. No i Magda już też wspomina o tym, że zaczynamy we wrześniu sal jesienny, również z jesiennym domkiem. Ja już sobie patrzyłam na ten wzór, jest też piękny, także będziemy mogły sobie zrobić całą serię ładną, pewnie 4 pory roku. Basia już też dopytywała na Instagramie, kiedy zaczynamy, no i padła data, że pierwszego dnia jesieni. Także no gdzieś tam w drugiej połowie września zaczniemy nasz sal jesienny i mam nadzieję, że do tego czasu skończę już ten mój letni domek. Mam nadzieję, że Wam też się uda i będziecie gotowe, żeby wystartować z nami z tym jesiennym haftem. Zachęcam, naprawdę. Jest jeszcze sporo czasu, wiecie, do gdzieś tam końcówki września, także możecie sobie przygotować nici, materiały, ułożyć sobie jakiś tam plan hafciarski, tak żeby wcisnąć też ten jesienny sal. Także tak, ja sobie tutaj już, słuchajcie, podmieniłam magnesik, no bo przecież tak sobie myślę, mam ich tyle, no to dlaczego ograniczać się do jednego? Oczywiście, a jakże? Także jest, syrenka. Tutaj jeszcze lato na tamborku, na ramkach, ale ja już bardzo mocno myślę o tym, co będę robić jesienią. I oczywiście mam w planach kończenie tych haftów, które zaczęłam. I pejzaż z bratkami, tam już mi naprawdę niewiele zostało i chciałabym go naprawdę w najbliższych dniach skończyć. Myślałam, że skończę go w miniony weekend, nie udało mi się. Ale haftowałam, także tam postęp jest i bardzo bym chciała go skończyć, naprawdę, w najbliższych dniach. Natomiast mogę Wam pokazać mój inny finisz. To jest ten finisz kawowy, kawowe motto. I słuchajcie, ja sobie to włożyłam w ramkę. Tu przypomnę, że to jest wyhaftowane na materiale Kaszel 28CT w kolorze piaskowym. I włożyłam w taką ramkę ze szkłem. Ramka jest biała, ze złotymi tutaj takimi obramowaniami jeszcze dodatkowymi. Ta biel jest taka też przełamana. No tutaj pewnie tak w kamerze nie zobaczycie. Ale ona też ma takie mazaki jakby złotawe czy brązowe. Tak jakby ta farba biała nie była tak całkowicie, nie pokrywała tej ramki, tylko prześwitywał ten kolor naturalny drewna. Bardzo ładnie to wygląda. Ramka ma szybkę, więc Wam się tutaj wszystko odbija. Wiecie, wydaje mi się, że są te takie szybki tam antyrefleksyjne, czy jak to się nazywa? Nie wiem, czy dobrze powiedziałam. W każdym razie wydaje mi się, że w takim sklepie typu Pepco czy Kik, no to raczej nie ma takich szybek, a ja tam się zaopatruję w ramki.
No w każdym razie, wiecie, jak stoi na półce, to wygląda w porządku, tam mi się nic nie odbija, to jest w takiej dość znacznej odległości od lamp, od żerandola, więc na półce wygląda bardzo przyzwoicie. No i pokażę Wam jeszcze, jak tym razem zrobiłam tył, bo trochę się postarałam, chociaż to jeszcze nie jest idealnie, ale jest już przyzwoicie, powiedziałabym. Bo tył sobie zabezpieczyłam filcem. Filcem wykorzystałam do tego już ten taki filc trochę jesienny. A materiał generalnie na tej tekturce sobie podkleiłam taśmami. No i tutaj właśnie ten filc włożyłam z tyłu, żeby jakoś tam zabezpieczał ten materiał. Także wygląda to tak. No tutaj jeszcze powinnam sobie to ładnie poukładać, ale już myślę, że i tak jest w miarę przyzwoicie to zrobione. Także to jest mój już taki finish, tu już wszystko jest ukończone, muszę tylko zrobić jeszcze fotki i wrzucić na samplerownię i to będzie mój drugi kawowy finish. Pierwszy to była ta zakładka, która już krąży gdzieś tam w różnych social mediach od zeszłego tygodnia. No, także ja już jestem gotowa, wow, na ten konkurs w samplerowni. A to jest kolejna rzecz, która mocno mobilizuje do haftowania. Czyli no tak naprawdę też wspólne haftowanie, prawda? Bo wspólnie haftujemy, żeby gdzieś tam do końcówki września zdążyć na tą naszą zabawę i na losowanie nagród w samplerowni. Chociaż chyba nikomu tak naprawdę o te nagrody tak bardzo nie chodzi, jak o to właśnie wspólne gdzieś tam, no wspólne haftowanie podobnych motywów. I w ogóle powiem Wam, że tyle się naprzeglądałam tych motywów kawowych we wzorach, plus no, oglądałam się na innych kontach YouTube'owych, co haftujecie, że teraz mi naprawdę wpadają w oko wzory kawowe. Ale tak samo było, jak był ten konkurs z owieczką i też ciągle mi wpadały przez jakiś czas właśnie takie wzory z owcami, a teraz z kolei te kawowe. Ale myślę, że to minie, tak jak minęło z owieczką. No, więc to jest mój taki finish. I teraz jeśli chodzi o moje plany na jesień, to wiecie, tak pomyślałam sobie, że ja chyba nie będę się zabierać już za wzory takie typowo jesienne, bo chciałabym ukończyć te hafty, które mam już rozpoczęte, to jest jedno, a drugie, że miałam w planach wyhaftować ten sampler taki jesienny, który pasowałby do tych moich dwóch samplerów, które już wyhaftowałam. I chyba jednak zrezygnuję z tego pomysłu, ponieważ chciałabym też wyhaftować halloweenowe wzory. A jeżeli wezmę sobie na warsztat jakiś wzór jesienny, do tego halloweenowy, plus to, co już mam rozpoczęte, a chciałabym kończyć, to się nie uda. To się nie uda, tak jak miałam za dużo planów wakacyjnych i też wszystkich nie udało mi się zrealizować. Tak samo wiem, że już tych jesiennych też by mi się nie udało, więc muszę dokonać selekcji. Mam mocne postanowienie, że tak zrobię i skupię się nie na takich typowo jesiennych wzorach, ale już na wzorach halloweenowych, żeby już mieć gotowe na Halloween. Ja jakoś Halloween nie obchodzę, ale to znaczy nie obchodzę w tym sensie, że tam nie chodzę na jakieś imprezy, bo nikt z moich znajomych nie organizuje imprez w tym czasie, ale przychodzą zawsze do nas dzieci, siostry mojego partnera, więc mam tam zawsze dla nich cukierki przygotowane, one zawsze mają jakieś ładne stroje. No i przychodzą tutaj do nas dzieci gdzieś z osiedla, więc dla nich też mam jakieś słodycze przygotowane, no więc w tym sensie obchodzę Halloween, ale no sama się gdzieś tam nie bawię. Zwłaszcza, że Halloween często jest gdzieś w środku tygodnia, więc no to nie jest dla mnie czas na imprezy. No, więc dobra, więc pokażę Wam najpierw to, co mnie zainspirowało, jakiegoś tam jesiennego, czy jesiennego, czy halloweenowego w internecie. I ja tutaj będę sobie patrzeć w telefon, Wy będziecie mogli patrzeć już tu na ekran. Pierwsza rzecz, i to od razu bardzo ambitna, ktoś stworzył taki bardzo fajny, nawiedzony dom, w którym ma wpięte piny, duszka, czapkę czarownicy, dynię i stworzył to, ten domek jest postawiony na guziku.
Olena Kowalenko jest autorką tego haftu i ja to znalazłam na grupie Halloween Cross Stitching. Następne, co mi się bardzo podoba, i wzór, i wykończenie, to jest wzór Teresy Kogut, a stworzony jest ten haft przez Sherry Crouch i to też z tej samej grupy właśnie. Świetny haft i zobaczcie, jakie piękne wykończenie. Ktoś sam wykończył właśnie tę drewnianą część, do której przytwierdził haft. Super inspiracja. Zwłaszcza, że gdzieś już mi mignęło, jak robiłam jakieś zakupy hafciarskie, gdzieś mi minęła taka sklejka właśnie w podobnym kształcie, więc fajny pomysł na wykończenie takiego haftu, czy jesiennego, czy halloweenowego. Kolejny haft, to mi się mega podoba, słuchajcie, chociaż ja bym sama tego nie wyhaftowała, bo ja się bardzo boję pająków. Nie wiem, czy boję, czy brzydzę, nie mam pojęcia, ale mam taką alergię na pająki i to mi się z wiekiem pogłębia. Więc ja bym takiego czegoś nie chciała mieć, ale bardzo ładnie tutaj wyglądają na tym piaskowym kolorze tego materiału. Wygląda ten kolor czarny, pomarańczowy, taki neonowy i biały. I jeszcze ten biały kolor, ten pomarańczowy i te nogi tego pająka i w ogóle ten tułów, to wszystko takie jest koronkowe jakby. Bardzo ładne i pięknie wykończone estetycznie. Jeśli ktoś się nie boi pająków, no to na Halloween ma bardzo fajny wzór. I autorką tego, albo autorką jest Mandy O'Callaghan. Z tej samej grupy na Facebooku zaczerpnęłam tu ten haft właśnie. Znalazłam ten haft na tej samej grupie. Kolejny haft, bardzo fajny, Mary Walker Shantz jest autorką. Piękny kolor tkaniny. Ja bym czegoś takiego właśnie chciała do swojego haftu halloweenowego. Wiecie, że będę farbować. Kupiłam sobie barwniki do tkanin, spróbuję pofarbować. Może mi się coś takiego uda. Mam barwnik brązowy i pomarańczowy, więc no może się uda. Trzymam za to kciuki. Ale w ogóle sam wzór, sam haft też jest świetny. Tu są pewnie ze trzy kolory, albo tak mi się, no cztery, albo tak mi się tylko wydaje. Bo wiecie, czasami się wydaje, że tam są trzy kolory, a tak naprawdę okazuje się, że jest sześć. Ale bardzo fajny ten motyw tej czarownicy, te domy, czarownice na tle księżyca. Ładny, bardzo fajny pomysł. Następne. Oj, to mi się bardzo spodobało z tego względu, że są pięknie wykończone te małe hafciki. I one są małe, więc nie wymagałyby dużo pracy. Małe, ale efektowne. I myślę, że to właśnie na to, że one są takie efektowne, wpływa nie tylko sam wzór, sam haft, ale też estetyka wykończenia. Także no, jeżeli bym miała mało czasu, to bym właśnie sięgnęła też po jakiś taki malutki wzór i tak sobie go tylko wykończyła. Fajne. I to znalazłam też na tej grupie. Autorka ma konto na Facebooku Stitch on Good Luck. Następne to już taki typowo jesienny. Wzór i haft, ale piękne kolory. Słuchajcie, jakie tu są piękne kolory. Nie wiem, czy ja sobie tego nie wyhaftuję. I tu jest jeszcze taka gra słowna. Fall in love. Fall in love to znaczy zakochać się. Dosłownie, ale fall to jest też jesień. No także super. Bardzo ładnie. I to myślę, żeby aż tak dużo czasu nie zajęło. Fajne. Może, no... Słuchajcie, może jakbym znalazła gdzieś jakiś wzór, muszę zobaczyć, czy Wiktoria Artanowa, która jest autorką tego haftu, gdzieś zamieściła namiary na ten wzór. Bardzo ładne. Następne to są takie małe projekciki halloweenowe i one już mi też się bardzo podobały. Ja mam je w zakładce ulubione na Etsy. Też miałam w planach je wyhaftować, zwłaszcza, że kupiłam sobie czarną Aidę i chciałam spróbować właśnie jakichś haftów na niej. I tu jest taki duszek ogrodnik, to jest chyba pani, a nie, myślałam, że to jest kokardka gdzieś tam na jej czubku głowy, ale nie, to jest chyba kawałek doniczki, więc to jest pan duch ogrodnik, świetny haft, też mały, myślę, że nie zajęłoby dużo czasu. I tu autorką haftu jednego i drugiego jest Olena Kowalenko. I drugi to jest duch czytelnik chyba, bo na tle regału z książkami. Świetne są takie maluśkie te hafty.
Co tu jeszcze? O, kolejny też mi się bardzo podoba. Autorem jest Jerry Blakely Kirkwood. I tutaj jest taki wampir, który trzyma jeszcze w ręku jakby dyniową głowę. Ja za chwilkę Wam jeszcze pokażę, znalazłam podobny wzór, darmowy, który też mi się bardzo podoba i się zastanawiam, czy go nie wyhaftować. Bardzo estetycznie zrobione, widać, że na AIDzie, ale bardzo ładnie, super. I słuchajcie, jeszcze jesienny wzór od Kate Stitcher. On chyba, to jest chyba też darmowy wzór i piękne takie jesienne drzewa. Świetne są. Myślę, że ten wzór też nie jest jakiś bardzo wymagający, a jest bardzo efektowny. Dla kogoś, kto nie ma za dużo czasu, byłby idealny. I taki właśnie, że nie jest wymagający, czyli nie trzeba za dużo myśleć, można sobie coś oglądać w telewizji czy w YouTube'a naszego hafciarskiego, jednocześnie haftować i mieć ładną dekorację jesienną. Bardzo ładny. No i jeszcze liść. Autorką jest Wiktoria Artanowa. No i ten liść ma piękne kolory. Gdybym znalazła taki wzór, to też bym sobie takiego liścia chętnie wyhaftowała. Piękny. Widać, że on jest jakąś taką cieniowaną mulinką wyhaftowany, bo na dole na zdjęciu jest ten motyk, nawet widać numer z DMC muliny. Także tylko potrzebny byłby wzór. Bardzo ładny. Kolejny, słuchajcie, tutaj mamy dyniową owcę. Także też świetny jesienny wzór, sampler, bardzo ładny. Myślę, że też można by go ładnie oprawić i też byłby fajny jesienny, fajna jesienna dekoracja. I tu autorką jest Cynthia J. Bagaria. I jeszcze jedno z profilu Annabellas. Tu mi się bardzo podoba wykończenie tego haftu. To też może być jakaś inspiracja. Sam wzór też jest fajny. Te dynie w tym koszu, pumpkin napis, te sroczki. No ale wykończenie jest takie naprawdę eleganckie. Zobaczcie, że nawet ten guzik materiałem nawiązuje do tego, co jest tutaj na tej deseczce przypięte, przytwierdzone. Bardzo ładny pomysł na wykończenie. No i to jest wszystko, moi drodzy, co chciałam Wam pokazać tak w internecie, co mnie zainspirowało. Ale generalnie to jeszcze nie jest koniec wszystkich moich inspiracji, bo teraz jeszcze przejdę do takich haftów, które naprawdę mocno rozważam, czy właśnie się za nie nie zabrać. Za część zabiorę się na pewno, z części będę musiała zrezygnować. Już do tego przechodzę. I zacznę od tego, co znalazłam w magazynie Just Cross Stitch Halloween. Zrobiłam sobie zamówienie na 1, 2, 3 Stitch i między innymi zamówiłam właśnie sobie ten magazyn halloweenowy, bo gdzieś tam już widziałam, jak na amerykańskim YouTubie dziewczyny pokazywały jakieś inspiracje z tego magazynu i też mi się część z nich podobała, więc postanowiłam, że sobie kupię. I tak naprawdę planuję z tymi moimi wzorami halloweenowymi czy jesiennymi ograniczyć się tylko do tego, co znajdę ciekawego, co znalazłam ciekawego w tym magazynie i darmowe wzory, które były gdzieś tam wrzucone już do internetu, o których też jeszcze powiem. I nie będę kupować żadnych innych wzorów. Takie mam postanowienie, bo już naprawdę i tak bardzo dużo wydaję na to moje hobby. I część z tych wzorów, które kupuję, no to wiem, że w najbliższym czasie ich nie wyhaftuję. Może kiedyś, ale w najbliższym czasie nie. A ja wiem, że można sobie robić zapasy na później i tak dalej, no i część z tych rzeczy na pewno będzie pełniło taką rolę zapasów. Ale na razie chciałabym się skupić i inwestować w to, co rzeczywiście będę haftować. Także takie mam postanowienie, czy w tym wytrwam? Mam nadzieję. No więc, co znalazłam ciekawego w magazynie? Pierwsza rzecz to bardzo mi się podoba ten projekt, ten haft, ale też to wykończenie. I tutaj jest oczywiście nawiedzony dom z duszkami,
na takiej ładnej zielonej, na takim ładnym zielonym materiale, wykończony w formie takiego domku. I ja miałabym pomysł, żeby jednak ten domek wyhaftować na pomarańczowym tle, ewentualnie brąz. Zaraz Wam pokażę moje materiały, które chciałabym wykorzystać do tych haftów. I zamówiłam sobie już właśnie taką formę takiego domku. To raczej nie będzie aż tak porządny materiał jak tu, widzę, że taki ładny, gruby ten domek. Ale w każdym razie zamówiłam już sobie właśnie taki drewniany domek i bardzo bym chciała taką właśnie dekorację sobie zrobić. Więc to jest pierwsze. Nawiedzony dom z duchami, który mi się podoba w tym magazynie. Drugi to jest, o, to jest coś, co mi się podoba, ale czego wiem, że już na pewno nie wyhaftuję, bo to byłoby za duże takie obciążenie czasowe, bo to już nie jest mały hafcik. Tu już jest, ale zobaczcie, jest bardzo ładny. Takie półeczki z napisem BU, z dniami, Happy Halloween jest gdzieś tam, jakieś latarenki, jest nawet gnomik, pajęczyna z pajączkiem. No bardzo ładne, bardzo ładnie. Jeżeli ktoś nie ma jakichś tam ciągnących się haftów i ma wolny warsztat, na który może coś wziąć, no to uważam, że to jest bardzo ładny wzór. Ja bym tak zrobiła, ja bym to wyhaftowała, gdybym nie miała innych haftów rozpoczętych. Ale tak nie, tak wiem, że realnie myśląc, nie będę się za to zabierać. Następnie, bardzo mi się podobają właściwie wszystkie wzory tutaj na tej stronie, ale ten też mi się bardzo podoba w formie takiego koła. Ładne takie kolory jesienne, ale to jeszcze, o, ten pod spodem mi się podoba jeszcze bardziej. Tu są pięknie, jest ten napis Halloween z takimi przechodzącymi kolorami. Super. Ale najbardziej podoba mi się właśnie z nich to. Taki labirynt w różnych kolorach. No i podobają mi się też te dwa. Ten może nie, ten może najmniej mi się podoba w sumie. To nie, tego bym nie chciała wyhaftować, ale ten już jest bardzo ładny. No i piękne są też wykończenia, prawda, tych wzorów. No ale w każdym razie taki labirynt różnokolorowy z tą dynią w środku, no to mi się podoba najbardziej. No i następny ładny wzór, który mi się podoba, to jest taki w formie takiego stojącego, nie wiem, stożka, trochę takiego worka ma to formę. Natomiast ja bym to zrobiła po prostu jako taki obrazek. Świetny jest ten napis Happy Halloween z tymi pająkami, pajęczynami i bardzo ładny wzór dyni. To mi się bardzo też podoba i nad tym myślę, czy faktycznie też tego nie wyhaftować. Bardzo ładne. Co jeszcze? Następne. O, to jest coś, co będę haftować na 100%. Na 100%. Bo właściwie ten wzór to było to, co mnie najbardziej zmobilizowało do kupienia tego magazynu. Piękna jest ta dynia. Tak pięknie przeplatają się tutaj te kolory. Nawet na tej białej tkaninie. No świetna. I to zrobię na pewno. To jest piękne. Tu jest po prostu, widzicie, przytwierdzone tylko do takiej jakiejś tam drewnianej podstawki i wygląda świetnie. Piękny jest ten wzór. Także to będę haftować na pewno. Także to jest mój taki must have jesienny. Co tu jeszcze? Aha, tutaj jeżeli ktoś jest miłośnikiem kotów, to są dwa fajne wzorki, bo jeden to jest taki, o, kot taki sfoszony. No pokaż tutaj kamero tego foszka. Są fajne zawieszki dwie, takie gwiazdeczki. No i w formie poduszeczki też pięknie to wykończone. A drugi wzór to takie dwa koty czarne na tle księżyca. Też ładnie wykończone jako taka zawieszka. Bardzo fajne, ale to nie dla mnie, to ja nie. Do tego się nie przymierzam. O, i tu jest ten wzór, o którym już trochę wspominałam. Pokazywałam Wam z Facebooka ten wzór, gdzie stoi wampir i trzyma tam jakąś taką głowę z dynią. To tu jest Frankenstein
I on też trzyma jakąś taką zapasową głowę, jakby dniową, ale też szytą, jakby z kawałków. Też mi się to bardzo podoba. Fajne jest. No i tutaj są też ładne jeszcze wzorki, jeszcze Wam też pokażę. Ale to już też jakby nie planuję nic z tego. O, ten słoik z tymi halloweenowymi jakimiś słodkościami też jest fajny. No i tu jeszcze coś może też dla miłośników kotów. To też jest taki słodki ten wzór. I tu jeszcze pirat. I jeszcze... O, to mi się też bardzo podoba. To jest taki, takie motto. Może nie motto. Rymowanka, o, rymowanka halloweenowa. To bym sobie wyhaftowała chętnie, ale jako, że muszę powybierać, co chcę haftować, no to raczej to nie wpadnie na moją listę must have. Ale ładne to są też takie jesienne kolory, ładne takie cieniowanie, zobaczcie, przy tych literkach. I te dzieci przebrane w tych prześcieradła za duchy. Ładne, podoba mi się to. I ostatnia rzecz, którą znalazłam tutaj ciekawą w tej gazetce, to bardziej właściwie przyciągnął mój wzrok wykończenie niż sam haft, ale haft też jest uroczy. Ale zobaczcie, to jest właśnie takie wykończenie, jak Wam pokazywałam ostatnio, proste. Taki jakby proporczyk, czy nie wiem jak to nazwać, na patyku. Tak naprawdę to może być patyk znaleziony gdzieś w lesie, pomalowany lub w kolorze naturalnym. Po prostu jakiś sznureczek, no i przeszycie tam tego materiału, tylko u góry to myślę, że nawet ja bym sobie poradziła. A no i przeszycie tutaj na dole, albo jak nie przeszycie, to chociaż sklejenie w taki trójkątne zakończenie. To słuchajcie, jak ja mówię, że ja już bym sobie nawet z tym poradziła, to znaczy, że to naprawdę musi być coś prostego, jeśli chodzi o takie szycie maszynowe. Także tak, no słuchajcie, aż tyle inspiracji w tym magazynie, naprawdę sporo, świetne wydanie moim zdaniem, także mam z czego wybierać i nie muszę już, myślę, kupować niczego dodatkowego. A teraz jeszcze pokażę Wam, co znalazłam z takich darmowych wzorów w internecie. Link do tych wzorów też Wam zostawię w opisie tego filmu. Tak więc otwieram mój magiczny segregator z wzorami. Zaraz na pewno uderzę w kamerę. O nie, ależ wymierzyłam kąt. Lato już zostawiamy praktycznie za sobą i idziemy do jesieni. I idziemy do jesieni, a nawet no zakładki Halloween. Zrobiłam już nową zakładkę halloweenową. Jeśli ktoś chciałby ją dostać też do swojego zbioru z wzorami, dajcie mi znać na maila, chętnie Wam prześlę. Te dziewczyny, które dostały ode mnie te poprzednie przekładki, słuchajcie, odezwijcie się do mnie, jeśli chcecie tę halloweenową. Ja myślę, że nie będę jej tak automatycznie wysyłać, bo nie każdy jest zainteresowany Halloween. Więc dajcie mi znać, czy jesteście zainteresowane, jeśli tak, na maila. To ja Wam ją podeślę, nie ma problemu. No i z tych moich darmowych wzorów halloweenowych, które znalazłam, to znalazłam kilka na tej naszej stronie, z której robimy teraz sal letni. Tam to jest naprawdę bogactwo tych pięknych wzorów udostępnionych za darmo. No i pierwszy, który mi się... Tutaj jest oczywiście strona. Ja Wam też zostawię link w opisie tego filmu. Wiecie co, ja wyjmę, bo ja mam w tej koszulce takiej śliskiej, to coś odbija się światło. No i tu mamy taki ładny wzorek halloweenowy. Podoba mi się naprawdę i też się zastanawiam, czy go nie wyhaftować. A z drugiej strony mamy równie uroczy. Troszkę chyba jest więcej elementów, ale też jest fajny ten kot z tymi oczami wielkimi, ten duszek, pajączek, dynie, napis Halloween w różnych odcieniach takich jesiennych. Ładne. Oba są bardzo ładne. No i już tutaj widzicie kolejny z tej samej strony zaczerpnięty wzór darmowy. I to jest taki kapelusz czarownicy z napisem też Happy Halloween. Jest też pająk, jest pajęczyna, jest ładna ramka, jest duszek gdzieś tutaj wyglądający. Też bardzo ładny, super. No i słuchajcie, i od Duran Jones
wzór, też udostępniony za darmo. To jest taka czarownica trzymająca dynię i to chciałabym wyhaftować w formie zakładki do książki. I myślę, że to jest też podobnie jak tamta dynia w tych jesiennych, ładnych kolorach, to też na 100% się za to zabiorę. Tak myślę, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Link oczywiście zostawię Wam też w opisie. Ten wzór jest udostępniony na stronie facebookowej Duran Jones, ale zostawię Wam link na pewno w opisie filmu i na jej koncie facebookowym znajdziecie jeszcze inne halloweenowe wzory, również udostępnione za darmo, które są też bardzo, bardzo ładne. I słuchajcie, znalazłam tam, znalazłam na jednej stronie internetowej zestawienie wszystkich udostępnionych za darmo wzorów halloweenowych, więc zostawię Wam link do tej strony w opisie tego mojego filmu. Natomiast jak będziecie tam chcieli uzyskać wzór do tych, do poszczególnych designów, które się Wam spodobają, to tam trzeba jeszcze wejść w link, który dopiero Was doprowadzi do tej właściwej strony. Czyli na tej stronie, którą ja Wam podam, nie znajdziecie wzorów, ale znajdziecie linki do tych wzorów, bo tak jest akurat zbudowany ten blog. No i teraz materiały. Na jakich materiałach zamierzam haftować? Słuchajcie, no wybrałam sobie z tych zasobów, które mam, wybrałam sobie takie właśnie jakieś jesienne czy halloweenowe kolory. No i pierwsze co, to chciałabym wykorzystać sobie tą Lugany 25CT w kolorze kremowym. Myślę, że na kremowym, zresztą widzicie, tutaj mam na przykład takie też już jesienne wzory i one są właśnie w takich odcieniach żółci, pomarańczy, więc myślę, że na tej Luganie też będzie to ładnie wyglądało. Także to jest pierwsze. Dalej, myślę, że mogłabym wykorzystać to moje Murano, które niedawno kupiłam, w takie mazaki, stare drewno kolor. Myślę, że do halloweenowych wzorów to będzie też idealnie pasowało, także mam to. Dalej, wiecie co, to Murano w kolorze wodnym. Ja pierwotnie myślałam o tych moich wróżkach, żeby na tym farbować. Żeby na tym haftować, ale teraz się zastanawiam i tak myślę, że takie wzory halloweenowe też mogłyby wyglądać dobrze na takim intensywnym niebieskim. Także no, też biorę to pod uwagę. No oczywiście to moje Murano piaskowe, to już tu chciałam haftować tą moją dziewczynkę letnią, ale no nie wiem, czy to się uda, więc też biorę to Murano pod uwagę. I oczywiście mam jeszcze Lindę 27CT w kolorze beżowym i ona jest też taka mazana. O, widać nawet chyba co nieco. Więc też będzie idealna do tych wzorów takich jesiennych, halloweenowych. No i mam moją czarną AID, na której też bardzo bym chciała coś wyhaftować. Tak sobie myślę, że może ta dynia by ładnie wyglądała na czarnym. O, mówię o tej dyni. Myślicie, że to by było ładnie na tej czarnej AIDzie? Czy to jednak, czy te ciemne kolory tu we wzorze by się słabo odznaczały na czarnej? Nie wiem. Ach, się podekscytowałam już tym haftem na czarnej AIDzie, no ale... Znaczy przypuszczam, że jak zacznę haftować na niej, to już mi ta ekscytacja minie, bo wiem, co to znaczy haftować na ciemnym kolorze. No ale na razie, wiecie, jestem jeszcze... zafascynowana. I słuchajcie, jak robiłam zakupy na 1, 2, 3 Stitch, to kupiłam sobie też jakieś materiały i kupiłam ręcznie farbowaną AID 18CT w takim kolorze wodnym. Też z myślą o tych moich wróżkach, ale tak myślę, że halloweenowe też by, czy tam jesienne też by tutaj się dobrze, też by dobrze wyglądały. Także mam jeszcze taką AID. I jeden materiał kupiłam sobie tak właśnie na spróbowanie, to jest Joblin. Chyba u nas w Polsce chyba nie jest dostępny. Nie wiem, nigdzie się nie spotkałam. Natomiast na amerykańskim YouTubie dziewczyny ciągle o tym materiale mówią. Chciałam zobaczyć, co to jest.
To jest to Even Wave, więc powinno się haftować przyjemnie. O, teraz coś tam widać, jaki to ma splot, prawda? Też sobie spróbuję, zobaczę, jak to tutaj będzie wyglądało, ten haft na tym. Tak. I jeżeli chodzi o wykańczanie, więc tak, tu mamy takie parasolki. Kolejne to są jakieś takie kwiatuszki, ale takie patchworkowe, czyli złożone z kwadracików w tej samej tonacji kolorystycznej. Następnie mamy kropeczki. O, też fajnie można wykorzystać, bo one też są w takich jesiennych już kolorach. Tu mamy brąz w kropeczki, też fajny, czy halloweenowy, czy jesienny. Następnie tu jest taki beżowy. To bardzo ładnie będzie można, wiecie, ze sobą łączyć przy oprawianiu, prawda? Przy wykańczaniu. Zobaczcie. Trzy te materiały w kropeczki, ale każdy w innym odcieniu, ale jednak z tą beżową dominacją. Tutaj mamy jakieś kwiatuszki też takie w brązach. Są kwiatuszki, już nie kropeczki. I tutaj jest ten, który pokazywałam jako pierwszy materiał. To kupiłam te materiały w Action chyba. Chyba tak, chyba w Action. I drugie, które już zamówiłam sobie gdzieś tam ze stron chińskich, to już są takie typowo halloweenowe, czyli tu mamy takie dynki, tu mamy paseczki, to też będzie można fajnie ze sobą gdzieś tam zestawiać. Mhm. Dalej mamy trójkąciki chyba. Tak, takie trójkąciki. No wszystko jest, wiecie, w tych samych odcieniach, więc fajnie będzie ze sobą pasowało. No tu jest mnóstwo różnych motywów. Wszystkie są takie halloweenowe. Także też fajnie będzie można pokombinować. Aha, no i tu mam jeszcze takie pajęczynki. Także to jest to. Oczywiście wiecie, że ja też do wykańczania mam mnóstwo takich rzeczy kupionych, typu jakieś pomponiki w takich jesiennych kolorach. Tutaj mam jeszcze takich beżowych, które też będą ładnie pasowały. Zobaczcie, nawet jak się zestawi tu z tymi moimi podkładkami jesiennymi, to też fajnie to wygląda. Wiecie też, że mam różne tam wstążki pokupowane już też w takich jesiennych odcieniach. No i słuchajcie, no i przygotowuję się też już magnesikowo do moich, do jesieni. I przygotowałam sobie już też takie jesienne magnesy wiewióreczki razem z pomponikiem. O, no i wiewióreczka z drewniana z diamencikiem na ogonku. Myślę, że będę używać to na tym moim już jesiennym salu, który zaczniemy we wrześniu. Na pewno nie na tym letnim, który teraz pokazuję, ale tak chcę tylko pokazać, że będzie naprawdę urocza. O. Także taka wiewióreczka. Pomponikiem. Ona też trafi do mojego na sprzedaż, bo mam ich kilka zrobionych. Zaraz Wam zresztą pokażę te moje wszystkie magnesy, bo produkcja trwa. No, sfokusuj się, kochana kamero. Współpracuj, proszę Cię. Także już wchodzimy w klimaty jesienne, nawet z magnesami. No niestety, chociaż może stety. Każda pora roku ma jakiś urok. Do magnesów zaraz wrócę, a jeszcze z takich przydasiowych rzeczy, no to też pewnie pamiętacie, że mam te kupione te wstążeczki takie do wykończenia haftów. To teraz przechodzimy do magnesów. No i tak wygląda moja aktualna produkcja magnesów. Mój szał magnesowy trwa. Pomysł to są
lizaki. Kolejny to są moje wszystkie dziewczynki z kwiatuszkami we włosach, ta z kokardką. Kwiatki drewniane. Lizaczek kolejny. Kwiatek z kryształkiem. Dziewczynka z warkoczykiem. No tu jest wiewióreczka, którą przed chwilą Wam pokazywałam. I tu jeszcze mam dwa rozmiary motylków też z kryształkami. I wiecie co, to jeszcze nie są moje wszystkie magnesy, które zrobiłam, ale część jeszcze schnie. Do części mam kupione na razie półprodukty i muszę je wykorzystać po prostu odpowiednio. Tutaj jeszcze Wam pokażę z igłami, jak to ładnie wygląda. No i ja oczywiście będę je wystawiać na sprzedaż, no bo aż tyle tych magnesików, no to mi się nie przyda. Ale no część na pewno sobie zachowam. Zresztą mam tyle tych półproduktów, że mogę sobie robić naprawdę co chcę, ile chcę, w jakiej ilości chcę. O. No są świetne. Naprawdę są świetne. Tego mi na polskim rynku brakowało, ale sobie poradziłam, widzicie, zrobiłam sobie, przygotowałam sama. Chciałabym dzisiaj też ogłosić rozdanie, bo chętnie się też podzielę tymi magnesami, bardzo mnie one cieszą, więc zróbmy sobie rozdanie, zwłaszcza, że jest nas coraz więcej osób subskrybuje ten kanał, więc ja się bardzo cieszę. Wasze komentarze to po prostu dodają skrzydeł i myślę, że no, mam taką nadzieję, że Wam sprawi też przyjemność, jeśli będzie można tutaj wygrać u mnie na kanale któryś z tych magnesów. One oczywiście do Was przyjdą, do tych osób, które wygrają, przyjdą naturalnie zapakowane, tak jak zawsze to pokazuję. I słuchajcie, warunki rozdania są takie, że zanim w ogóle ktoś zdecyduje się wziąć udział w rozdaniu, to proszę pamiętajcie, że ja będę wysyłać te nagrody pocztą, listem poleconym, więc będę potrzebowała adres do wysyłki. Jeżeli ktoś nie chce podawać adresu, to bardzo proszę, żeby ta osoba nie uczestniczyła po prostu w rozdaniu. To jest jeden warunek, żeby wziąć udział w rozdaniu. Drugi to jest taki, że należy napisać komentarz pod tym filmem, który właśnie oglądacie, komentarz, który może dotyczyć treści filmu, może dotyczyć Waszej pasji, albo może być po prostu zwykłą deklaracją, że chcecie wziąć udział w rozdaniu. I bardzo proszę, aby osoby, które chcą wziąć udział w rozdaniu, napisały komentarz i zadeklarowały chęć wzięcia udziału w rozdaniu. Czyli może to być tylko taka treść. Chcę wziąć udział w rozdaniu, interesuje mnie i tu za chwilę Wam powiem, co będzie do wygrania. Będą trzy opcje, ponieważ jest nas coraz więcej, więc myślę, że trzy to też będzie większa możliwość dla większej ilości osób, żeby wygrać. No i teraz pokazuję Wam, jakie są trzy zestawy. Tak. Do wyboru macie numer 1, numer 2, numer 3. Numer 1 to jest lizak, czyli to jest ten Needleminder. To jest 1. 2 to jest wiewiórka jesienna. 3 to jest dziewczynka z niebieską kokardką. I teraz w komentarzu bardzo proszę, abyście napisali, którym magnesikiem jesteście zainteresowani. Numer 1, numer 2 czy numer 3. Czy też chcecie wziąć udział w losowaniu wszystkich trzech.
No i ustalamy oczywiście, że jedna osoba może wygrać jeden magnes, może wziąć udział w losowaniu wszystkich trzech, ale wygrać może jeden magnes. Także kto byłby zainteresowany tym, żeby otrzymać ode mnie taki magnesik, bardzo proszę o komentarz pod filmem, o deklarację, że chcecie wziąć udział w takim rozdaniu i informację, który magnes Was interesuje. Jeśli zadeklarujecie chęć wzięcia udziału w rozdaniu, ale nie wskażecie, który magnes Was interesuje, to ja po prostu przypiszę tę osobę do każdego losowania. No to tyle. Tyle, moi drodzy, tak samo jak to rozdanie wyglądało u mnie na kanale w poprzednim razem, tak samo będzie wyglądało teraz. I dajmy sobie czas 2 tygodni i rozdanie będzie trwało, to znaczy zgłoszenia do rozdania można składać przez 2 tygodnie, czyli zakończymy nasze rozdanie 14 września, czyli do 14 września bieżącego roku można pisać, deklarować chęć wzięcia udziału w rozdaniu. Naturalnie komentarze pod filmem można pisać cały czas, również po tym terminie. Będę się bardzo cieszyła, jak będę otrzymywać kolejne komentarze, ale te komentarze nie będą już brane pod uwagę, jeśli chodzi o rozdanie. Czyli do 14 września trwa rozdanie, do tego czasu, do tego dnia, łącznie z 14 września, można deklarować chęć wzięcia udziału w rozdaniu. Po 14 września wybierzemy sobie tutaj w filmie, ja nagram film, w którym wylosuję 3 zwycięzców. Zamówiłam sobie w 1, 2, 3 stitch papier perforowany, ponieważ bardzo mi się podoba, jak na amerykańskim YouTubie dziewczyny wykańczają takie hafty na papierze perforowanym. Ja tam nawet jednej youtuberki się pytałam, jeżeli chodzi o trwałość takiego materiału do haftu, no i ona tam mi odpowiedziała i w komentarzu i później w filmie, że ona nie ma żadnych obaw, że haftuje na perforowanym papierze od dawna i że nawet po wielu miesiącach czy latach ten papier pozostaje jakby bez zmian, on się nie ulega żadnemu zniszczeniu, więc też chcę spróbować. On w ogóle bardzo przypomina w dotyku taką plastikową kanwę, ale taką tą gumowatą. Ktoś mi napisał, że to nie jest gumowata, tylko... No i nie pamiętam teraz. Papier właśnie przypomina, tylko jest sztywniejszy, bo tamta kanwa, ta plastikowa chińska, ona jest taka wiotka, a ten papier jest taki, wydaje się, sztywniejszy. I mam bardzo konkretne plany, jeśli chodzi o wykończenie takiego haftu. I też chciałabym właśnie jeden z tych wzorów halloweenowych wyhaftować na papierze perforowanym. To jest jedno, czego próbuję z nowości w moim warsztacie. A druga rzecz to jest taka, że próbuję też, już wrzucałam na Instagramie, jeśli ktoś mnie nie obserwuje, to polecam, bo tam wrzucam raczej tak codziennie, staram się dawać aktualizacje, co tam u mnie słychać w tym moim hafciarskim świecie. No i ostatnio pokazywałam Wam, że bawiłam się też tuszowaniem. Kupiłam sobie takie tusze, starałam się wybrać takie w kolorze jesiennym, czyli jakieś brązy, zieleń, chociaż ta zieleń jest taka dość soczysta, brudna zieleń by tu lepiej pasowała, ale o taki ceglasty kolor. No i tutaj mam jakieś tam szare, metaliczne czy brokatowe. Kupiłam sobie też jakieś tutaj już szablony i stemple. Stemple co prawda były tylko urodzinowe, więc to tak nie bardzo mi tutaj na jesień akurat pasuje. No i te szablony też są raczej takie, tutaj jakieś róże, to chyba nie są róże, to jakieś inne kwiaty, piwonie może. Tutaj bawiłam się trochę cieniowaniem tymi tuszami. Po prostu kupiłam to na razie na próbę, to wszystko, żeby zobaczyć, czy w ogóle mi się to będzie udawało, czy będzie mi się to podobało. I też mam pomysł na wykorzystanie tuszowania właśnie w hafcie. Więc próbuję nowości. No i jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam też pod kątem takim halloweenowym, to są naklejki. Naklejki z duszkami. Te duszki są takie brokatowe, świecące, fajne, piankowe takie z brokatem.
Oczywiście w kamerze tego brokatu zupełnie nie widać. No może trochę, trochę coś tam się świeci. Także też myślę, że to też można w wykończeniu haftu jakoś użyć, takich naklejek. I słuchajcie, jedna rzecz, która nie jest związana z Halloween ani z haftem, ale muszę Wam pokazać, bo jak robiłam zakupy w któreś tam online, to gdzieś mi się przewinęło w reklamach pomadka do ust. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że oglądałam amerykańskiego YouTube'a, gdzie dziewczyna pokazywała właśnie tego typu pomadkę i od razu Google mi podpowiada, że może chciałabym kupić taką pomadkę. Ciekawe skąd wie, że mi się spodobała i że w ogóle oglądałam taki produkt. Szkoda gadać. No ale oczywiście mi się spodobał i kupiłam. I zobaczcie, to jest pomadka, która ma w środku kwiat. No niesamowite. No niesamowite. I wiecie co, to jest naprawdę, to jest jak wazelinka, takie fajne. Ja jestem uzależniona od takich nawilżających jakichś tam produktów do ust. I nie wiem co to jest za firma, chociaż słuchajcie, miałam taki etap w życiu, że bardzo się interesowałam makijażem i byłam ze wszystkim na bieżąco. Przypuszczam, że to nie jest jakaś tam znana firma, no ale tak mi się spodobała. I nawilża też bardzo dobrze usta. Także no, jako taki gadżet, słuchajcie, Wam pokazuję. Niesamowite. Niesamowite. No dobrze, słuchajcie, kochani, generalnie mam jeszcze parę rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, ale to już myślę, że w kolejnym filmie, bo ten film i tak już trwa długo. A mam nadzieję, że jakieś tam inspiracje jesienno-halloweenowe będziecie w stanie sobie z tego filmu zaczerpnąć. Jeżeli podobał Wam się ten film, bardzo proszę o pozostawienie kciuka w górę. Jeżeli chcielibyście dostawać powiadomienia o filmach nowych, które nagrywam, bardzo proszę wciśnijcie przycisk subskrybuj. Czekam na Wasze komentarze. Wasze komentarze to jest dla mnie miód na serce. To jest naprawdę, to jest pociecha w trudnych chwilach i doładowanie, wielkie doładowanie energii. Czekam też na deklarację chęci wzięcia udziału w rozdaniu, jeśli ktoś ma ochotę dostać magnesik ode mnie na igły. No i do zobaczenia wkrótce, moi drodzy. Cześć!